Dodz młodą lekarką, uspokajającą każdy problem zaistniały na rubieży. Wszedł raz do mej przychodni pacjent o wyglądzie targanym niepewności. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Co panu dolega? Dolega? Nie dolega. Najpierw sobie coś wyjaśnimy. Czy pani doktor może mnie zapytać, co to jest ta, jak jej tam, ortografia? Na szczęście jestem obeznaną z ojszczyzną polszczyzną. Ortografia jest to wiedza, czy się pisze przez ży, czy przez rży, albo czy przez uzwykłe, czy usfarfoclem. Jeśli na przykład napisze pan na płocie nasz narodowy wyraz czteroliterowy przez usfarfoclem, to oznacza, że jest pan chamem. Obawiam się, że wystąpiło niezrozumienie. Rozchodziło mię się bowiem o gołe baby, jak również gołe chłopy w tak zwanych sytuacjach. Ho, 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 ho. Gołe. Zgaduję, że myśli pan o pornografii. Otóż to. Albowiem wszyscy się tym aktualnie zajmywają, ale co do sedna sprawy, panuje ogólna mętność. Na przykład? Na przykład pewna osoba duchowa wypowiadała się, że jest to moc piekielna, natomiast jeden obleśny staruszek w telewizorze, notabene, stwierdził, że jest to nauka i motywował to naukowo. Znowuż prokurator zaznaczył, że nie ma pewności. No cóż... Ja tam nie jestem, tu kąte pętlę. A jak się dziecko zaprowadzi do sekszopy, to jest już czy nie jest? Bo jedna gruba baba mówiła, że ją to wspomaga wychowawczo. A tu mam pewne zwątpienie. No a jak byłej pamięci Honecker całował się w gazecie usto w usto z nieboszczykiem Breżniewem, to była czy nie była? To chyba tak była. No a to może... Pani doktor pozwoli, że ja się rozpłaszczę, rozezuję, obnażę i coś pokażę. Gdy pacjent wykonywał wzmiankowane czynności, odetchłam z ulgą, bo wkraczaliśmy na grunt medyczny, gdzie posiadałam większą pewność. I rzeczywiście... O, a czy to? Jest to pornografia? Skądże znowu? Jest to po prostu przypuklina. Musiał się pan podźwignąć. Ona przebiła powłoczkę brzuszną i wyszła na wierzch. Zaraz się nią zajmiemy. Gdy pacjent się omsknął po zadanej narkodzie, rozmasowałam mu przypuklinę, wcisłam ją nazad i zeszyłam cadgutem. Już po wszystkim... Czy ma pan teraz jasność zagadnienia? Jeszcze nie, ale przynajmniej brzucho mnie nie boli. A co do jasności, to będę dalej oglądał telewizję. Żegnam stukrotnie. Cacy, cacy i nic na tacy. Ech, młoda lekarka na rubieży musi wciąż odpowiadać na nieznane zagadki losu i tylko to jej osładza gołą pensję. A taka goła pensja... To dopiero prawdziwa pornografia. Do usłyszenia.